No dobra, to co? Robimy Volvo do driftu, gościu. Tego kwadraciaka takiego. Żadnego Volvo do driftu. Nie, dobra, to stare chyba kiedyś robiłem do driftu, ale nie jestem pewny, nie jestem pewny. Ja może kiedyś miałem go do driftu zrobionego. O ja, czekaj. Ja próbowałem mi teraz spalić kapcia. Ale to nie działa tutaj. Jezu, czekaj. Patrz, patrz co tu się dzieje w środku. Mamy lata 90. Nie, to już chyba 2000 są. Nie, to jest taki young timer chyba. Czekajcie chłopaki, zaraz zrobimy zlot, tylko musimy furę zrobić do driftu. Ale będzie. Nie wiem, czy ja w tym roku do chaty dojadę. Ciekawe właśnie, czy będzie można robić, wiesz, większe konwoje niż 12 osób w Forza Horizon 5, no nie? Ach, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, skręcamy tu. O, jedziemy do chaty Krzyśka. Krzycho, sorry, ale muszę stunigować tu Volvo do driftu. To taką dużą budę? Takie małe silniki? A, czekaj, patrz, możemy tu zrobić konwersję. Dobra, musimy zrobić konwersję napędu na tył przecież. No jak? 428 kW mocy. Jak, co, jak to waszym zdaniem wygląda na drift? Ohohoho! Tutaj już mamy odpowiedni pakiet stylizacyjny do driftu, moi drodzy. Jeśli chodzi o przód, ale patrzcie, nie mamy żadnych progów, nic, tylko ten przedni zderzak możemy zmienić. Spokojnie, to zaraz będzie wyglądać, mówię wam. Patrzcie, jaka statystyka się fajna zrobiła, 700 prawie równe. 1166 kg wagi, 420 kW mocy i 617 Nm. Nie no, myślę, że będzie dobrze do driftu. Może nie będzie najlepszy, najmocniejszy driftowóz, jaki zrobiłem, ale jakoś tam powinien polecieć. Standardowe opony, zobaczymy, czy ogarną. No kurde! Co my tu jeszcze możemy zrobić? No tak, na pewno stunigujemy sobie wygląd auta. Czy będzie dobrze? Tak, w Forza Horizon 5 będziemy mieli tylko w tym trybie Ray Tracing. W innych, normalnie w jeździe dowolnej Ray Tracing będzie niedostępny. Tylko i wyłącznie podczas Forza Vista będziemy mieli Ray Tracing. Tam niektóre osoby pisały, że to Ray Tracing będzie normalnie w grze, ale niestety nie, niestety nie. Szkoda, no tutaj widać ewidentny wpływ starych generacji konsol, a też widać, że twórcy po prostu skupiają się na tym, żeby jak najwięcej osób czerpało radochę z tej gry, no nie? I żeby ta gra była kompatybilna z jak największą ilością sprzętów. Tutaj generalnie tych foteli nie powinno być, także i koła zapasowego. Bagażnik ogromny, tutaj można by było mieszkanie jeszcze zrobić w tym bagażniku. A my zrobiliśmy furę do driftu. No dobra, chyba mamy zrobiony samochód już, to teraz spróbujmy sobie nim trochę podriftować. Jeszcze może sobie zrobię dostanie. Jezu, ale siadł. O proszę bardzo, jak tutaj prawilna ekipka się już zebrała. BM-ki już przygotowane, dzisiaj robimy zlot BMW. Ale poczekajcie chłopaki odrobinę, bo ja muszę sobie jeszcze samochód przetestować do driftu. Trochę deszcza popadało. Nie lubię w deszczu driftować, bo jest trochę za ślisko i nie ma dymu spod opon. Z Battlefield 4 są już pełne serwery z powodu premiery BFA6. Wow! A kiedy ma być premiera? Wersja standard 450 zł, a wy narzekacie na Fordze? Ludzie! 560 zł za Battlefield 6. Za tą wersję najlepszą, tak? Idź pan, strasznie dużo. Za 500 to jestem ustawiony na cały miesiąc. Dobra, standardowy silnik, słuchajcie, tu nie ma żartu. Zachowaliśmy ducha tego samochodu. Sprawdźmy, co chłop potrafi. Ja nie mogę dalej, bardziej oddalić kamery, to już jest max. Ty, ale ciśnie! Standardowy silnik! Jaki dźwięk! Ło! Odbiło mnie trochę w drugą stronę. O, tu zdecydowanie piąteczką. Standardowy silnik i on, słuchajcie, na czwórce lata jak chce. No co prawda zwykłe opony mamy, więc... O, łatwo je zerwać. I takie wąskie jak od taczki. Ale to nieważne.
Spróbujemy zaraz pójść na jakieś prawilne miejsce do driftu. Dobra, jeszcze raz, coś napisał, że podstawka 270. No to ile w końcu te ceny za BF-a? Tak, dzisiaj czytałem informację, że 16 grudnia wyłączają wsparcie dla Xboxa 360 i PS5, PS3, sorry, dla GTA Online, no, czytałem dzisiaj też o tym. No kurde, najwyższa pora. Tam ludzie piszą, że strasznie dużo cheaterów jest w GTA Online na tych starych konsolach. No to o co chodzi? Chyba jeszcze dla Maxa Payne'a wyłączają, nie? Za późno puściłem ręczny. To jest wielki grat. Teraz jak tak jedziemy na tej kamerze maksymalnie oddalonej, to on nie wygląda na duży. Ale jak się tak ustawimy całkiem bokiem, no to już tutaj takie, what? Co to za jakaś szafa, no nie? Czym my tu jedziemy, gościu? A tu taka trzydrzwiowa szafa. On jest dłuższy niż ten dom, możliwe. Dobra, pójdę w inną, tu się chłopaki zebrali. Pójdę w inną miejscówkę, może w mieście trochę, bo w mieście jestem obeznany. I zobaczymy, no generalnie to tak jak mówię, te długie samochody bardzo fajnie się potrafią prowadzić na drifcie. Także warto je sobie nieraz porobić, nawet z takiego starego grzyba. Jak ten tutaj. O, zjeżdżaj! Ale się nie zmieściłem. Te oponki mu, powiem wam, zbytnio nie przeszkodziły. Daję chłop radę. O, za mało gazu dodałem na sprzęgle. Zdusiło chłopa. No szkurle, ten Mercedes idealnie tak żeby mi zajechać drogę. O kurde. NPC się wtrącają niepotrzebnie. No powiem ci, że tak ciężko troszeczkę go tak ustawić precyzyjnie. O Jezu, jeszcze samochody, wszędzie dookoła. I tak jakby z niższych obrotów podczas driftu nie chce wstawać, trzeba go kopać sprzęgłem trochę. No jednak standardowy silnik moglibyśmy zmienić na coś innego. Ale mi się wydaje, że tutaj jest jakieś 2,5 litra albo coś takiego. Nie powinno być aż takiej tragedii. No nie jest źle, no. Coś tam leci. Go trochę wyprostowało. Zobaczymy teraz, czy uda się zrobić test lampy. O, skosił mi lampę! Gdzie jest lampa? O, za dużo aut! Kurde. Nie, znowu skosił. Jak próbuję między tymi lampami tak celować. Ale jest ciężko. Z tymi takimi znakami, żeby tego nie kosić. Ale blisko było. Jeszcze to takie krzywe rondo zrobimy.
ten taki ostry zakręt tutaj. Dawaj, hamuj! Ha, wjechałem na ten krawężnik. Nieczysto, nieładnie. Będą pachołki? Dawaj tą długą dupą! Aaaa! Wyprostował się dziad. Powiem wam, że samochód, może powinienem mu inne opony jeszcze dać czy coś. Może trochę węższe jednak z przodu, bo dałem takie trochę szersze. I wtedy popróbować. Znaczy nie jest źle, na pewno da się go jakoś tam wymasterować, ale mam zdecydowanie lepsze driftowozy. Kurde. Dobra, pyk. O, nie zmieszczę się. Patrz, 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 zrobi to. O, murek! To był kiss the wall, umówmy się, okej? Ale ładnie, kurde, jak fajnie wyminął. Tylko ja trochę speniałem, przesterowałem. O, za dużo tutaj ludzia. Czasami są takie Forzatony, gdzie wiesz, gdzie trzeba jakiś wybrać samochód do konkretnej konkurencji. Ja wtedy patrzę na moje auta, patrzę na pęd na tył, myślę, kurwa, a on na pewno się nadaje do wyścigu, czy on jest do driftu? I tak nie wiem, czy go brać, czy nie. Ojej, przesterowałem. Taki wielki byk i przesterował? Przeważnie to te małe takie gnojki przesterowują. I tutaj spróbujmy jeszcze zrobić nawrotkę. Na trójce chyba... Ojej, ktoś mnie tam znokautował. Ludzie kochani. Tutaj nawroteczkę musimy sobie spróbować jeszcze. Gasł mi. No i tak, zrobiliśmy kurczę tego kwadraciaka na drift. Jeszcze tak myślę, czy by nie zrobić BMW i setę na drift. Ale to już może na następny raz. To jest hardcore. Generalnie małe samochody tutaj to tak słabo sobie radzą, nie? O, dzięki za chilla. Dziękuję bardzo. I co? I zrobiliśmy, kurczę, na bogato jest. Czekajcie, bo ja im tu drogę chyba zasłaniał. Ktoś ma, zobaczcie, ktoś ma ten, bez dachu samochód. Wow. Patrz jaka drezyna driftowa. O ja. No i pięknie.